Cześć wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg Arcanum. Dobra, jesteśmy w najfajniejszej miejscówce z grze, a przynajmniej w miejscówce z najfajniejszą muzyką. Ale niestety mamy dużo do zrobienia. Dobra. Najpierw pogadamy z tym panem. Wiecie co? Żeby elfi rasiści tak bardzo na nas nie naskakiwali. Nałożymy ładne pierścienie. Już elfi rasiści powinni mieć dla nas w miarę neutralne nastawienie. Po czym poznać, że elf jest rasistą? Po tym, że ma długie uszy. Dobra, jak się nazywasz? Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Zaginął. Zaginął im łowca, trzeba go znaleźć. Dobra, zajmiemy się tym niedługo. Po drugie... Chcemy pójść do naszego zdrajcy rasowego. Krasnoluda, który splamił swe dłonie nieczystymi technikami magicznymi i teraz przez to jest w problemach. Czy raczej ma problem. O, witaj, nie spodziewałem się spotkać krasnoluda. Co robisz w Quintarze? Jakie jest lepsze miejsce na studiowanie magii? Tula może? Legendarne miasto magów. Miałbym tam jeszcze mniejszą szansę akceptacji. Dobra, w każdym razie... podpisał kontrakt z jakimś elfim nauczycielem. Na naukę magii. Elfi nauczyciel okazał się mieć długie pejsy i teraz nie chce go zwolnić i tam on nie doczytał zapisków drobnym drukiem. Mamy go przekonać. Gdzie on się znajduje? No nie wiem. Musimy go gdzieś poszukać. Dobra. Z tego co pamiętam, to gdzieś chyba tutaj się znajdował. Z tą panią później porozmawiamy. Bo tak. Dobra. A nie, tam się znajduje gość. Został jak poszedłem. Wiecie co? Zawrzyjmy umowę. Jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to nie będę się odzywał. Przynajmniej w Quintarze. Słuchajcie się w tą ładną muzykę. O nie! Ktoś nas ubiegł. Jest jakiś magiczny kielich. Magiczny, po prostu kielich. O! Potrzebujemy szat, żeby skonstruować szaty leczenia. No, dobrze się składa. Otrzymaj mi to dobre ogrze. A buty się zawsze przydadzą magiczne. Elfi strażnik. Jormunt jest oczywiście jedynym podejrzanym, bo jest jedynym krasnoludem, więc automatycznie jest dla elfów jest jedynym podejrzanym za popełnienie morderstwa. Jaki masz biznes do Jormunda? Wierzycie, że zabił Rafa? Elfy jak wy? Jak został zabity? Nie wymyślili, jeszcze nie dowiedzieliśmy się. Co powiecie na magię? Zgaszenie życia mogło to zrobić, nie?
Żadna czarna nekromancja nie zostawiłaby takich... Znaczy, czarna nekromancja zostawiłaby znaki. Ani broń, ani trucizna, znaczy ani broń, ani magia, to znaczy, że trucizna, tak? Czy mogę porozmawiać z nim? Jasne. Nie wierzę, że ty zabiłeś Wrafa. Został zabity... nie został zabity przez magię ani broń, to musiała być trucizna. Jest tu jakiś aptekarz. Da nam laskę, jeżeli go oczyścimy z zarzutów. Dobra. Aptekarz jest chyba gdzieś na południu. Zdaje mi się. Większość tych elfów ma dosyć duże poziomy. Gdy już będziemy chcieli tutaj wejść i wszystkich pomordować, to dadzą nam dużo expa. Co ta pani chciała? Jakieś elfa i abadaczka. Generalnie chcę, żebyśmy dali jej serce ognika. Tak to się chyba nazywa. Nie jestem pewien, jak to nazwać. W każdym razie będziemy łazić po lesie, to może spotkamy się z czymś takim. Dobra. Dobra, tutaj jest chyba ten aptekarz. Nie za bardzo go widać. Szukam Sharpa. Chcę go zapytać o tą truciznę. Tak, trucizna zabiła Rafa. Znasz go? Co możesz mi o nim powiedzieć? Trójka byli przyjaciółmi. Ta pani, Sharp i Raf. Raf się bardzo zdenerwował, kiedy Sharp i ona zaczęli żyć razem. Dobra, mniejsza o to. Dobra. To, co mamy zrobić, to chyba poczekać teraz do wieczora. Aż ta pani sobie pójdzie stąd. Teraz możemy ją obrabować. Stary problem. No cóż, mamy wystarczająco fate pointów, żeby to załatwić po cichu. Zastanawiam się, czy to nas obchodzi, czy to, że to chcemy załatwić po cichu. Dobra, mamy truciznę. Dobra, pytanie, czy ktoś widział nasz podstępek? Chyba nie. Idealnie. W każdym razie to jest jeszcze jeden gość, z którym chcemy pogadać.
On chce od nas mirtylową blachę. Którą przynajmniej jedną mamy. Dokładnie. Dobra, dał nam łuk, który ma 20 prędkości. Obrażenia w sumie nie wiem, czy to są dobre obrażenia na łuk, czy nie. Nie znam się na łukach. Porównamy z jakimś łukiem, co on ma. 3 do 12, to ma 3 do 10. Okej, okay, ma bardzo dużą szybkość, ale poza tym to obrażenia ma okej. Okay. Krytyczna szansa przeciwko zwierzętom. No, wydaje się być to całkiem niezłym łukiem. Jeżeli ktoś bawi się w takie rzeczy. Oczywiście nas to nie interesuje. Amulet Doriana ma odporność na magiczne. Sztylet maga. Elfickie buty. Elficka. Kolczuga. Wygląda całkiem nieźle. 14,23, ale szukamy czegoś większego. Dla Toriana. Twoja obecna ma... No, trochę jest gorsza, ale nie na tyle gorsza, żeby opłacało się to zmieniać. Dobra, a Ivory? Znaleźliśmy coś u ciebie. Gdzie to znalazłeś? To nieważne. Ważne, co się w niej znajduje. Znalazła... Jest wypełniona taką samą trucizną, która zabiła Rafa. Co to niczego nie dowodzi. Zobaczymy. Okej. Zdawało się, że ona miała chyba wyznać, co się tam wydarzyło. No to cóż, pokażemy to panowi policjantowi, może wtedy się to wyjaśni. Przy okazji, jak wyglądają nasze ekspy? Panie policjancie, znaleźliśmy coś. To jest dowód na to, że musisz skazać Sharp. To niemożliwe. Elfy nie zabijają. Co masz na myśli? Dobra, nieważne. Czy wypuścisz Jormunda teraz? Jasne. Jormundzie, jesteś wolny. Nie opuścisz teraz, kiedy Raf jest ten? Okej, okay, moglibyśmy zaprosić go, żeby z nami podróżował, ale chyba sam odmówi. A, nie, nawet nie mamy miejsca. Dobra. Staliśmy tą laskę niby. Która jest chyba troszkę szybsza niż typowa laska. I ma bonus do trafienia, ale poza tym jest kompletnie bezużyteczna. Nie. Jeżeli mag używa broni, to zazwyczaj chce, żeby ta broń dawała mu dodatkową manę, żeby mógł rzucać więcej czarów. No chyba, że jesteś magiem jak Jeffrey i brzydzisz się rzucaniem czarów i rzucasz się od razu na przeciwników, to może wtedy ta laska miałaby nawet jakiś sens dla niego. Możemy to w sumie nawet sprawdzić. Jeffrey, proszę. Nawet nie chcę wymienić za swoją mistyczną mackę, która daje mu manę. Możemy mu kazać to przez jakiś czas ponosić.
Jego bazowa szansa do trafienia jest 65, z tym też 65. A coś tu się nie zgadza. Tu hit plus 25. Dobra, wiesz co, na razie to zostawimy w ten sposób. Zobaczymy, jak Jeffrey będzie sobie dawał radę. Na tyle mało czarów rzuca, że chyba to zmęczenie, które posiada, powinno mu kompletnie wystarczyć. Zobaczymy, czy będzie mniej samemu się mordował samego siebie w takim ustawieniu. Witaj, Raven. Greetings, stranger. What is it you need? Chyba się nie spotkaliśmy. No, you're correct. We've never met. Okej. Jak się nazywasz, Raven? My name is very old and very long. Perhaps it would be best if you simply called me Raven. Przypomniała mi się, jak Magnus miał dziwne fobie na temat swoich czarodziejskich imion krasnoludzkich. Dobra, masz moment. Mam kilka pytań. Certainly. How can I help you? Muszę porozmawiać ze srebrną panią. The Silver Lady. Oh, you mean my mother. That's quite a request and one not so easily granted. Czy co? Też tak sobie pomyślałem, jak słucham tej Raven, to ewidentnie czuję, że to jest lektor, który czyta coś z kartki. O, wierz mi, Raven. Ona bardzo będzie chciała ze mną porozmawiać. That might very well be. But forgive me if I don't let a strange dwarf walk right in and converse with my mother. She may be our queen, but I oversee the daily matters here in Kintaro. Co masz na myśli, krasnolud? Jak mogę cię przekonać o wyjątkowości mojej prośby? You'll have your chance. Forgive me if I seem a little abrupt, but I have many things on my mind today and there's much to be done. Once I've taken care of some of the more pressing matters, I'll talk with you about your needs. Rozumiem, czy może mogę jakoś pomóc? I'm not sure. You are a dwarf after all. I'm making no judgments about you as an individual, but elves and dwarves do not always see eye to eye. Jestem w stanie puścić okiem na te różnice, póki co. There is a group of humans camped about a day's journey from here. We know not what they want, but where humans go, trouble usually follows. Co chcesz, żebym zrobił? The place they are camped at is called Falcon's Egg, and it is considered a holy place for the elves of Kintara. We would like you to find out why the humans are there and remove them. Dobra, mam kilka pytań. Of course. What would you like to know? Co to za miejsce? Falcon's Egg, as I told you, is elven holy ground. Many years ago there was an elven queen, and her name was Falcon. She was out hunting one day and with her bow shot a stag. When she had caught up with it, it was lying next to a pool of water, slowly bleeding from a wound in its side. Co się stało? The stag spoke to her, and within it were the spirits of the elves who had become the soul of the stag, and with her arrow she had pierced both it and them. And they were both sad and afraid, as the stag's life was their own, and when it died, so would they. Więc co Falcon zrobiła? She could do nothing. She sat with the stag's head in her arms, sang its stories, and washed its wound with her tears. And the ache in her heart grew as the old elven voices faded. Grew so much that when they finally passed, she passed with them. To jest przykład elfickiej, jakby to nazwać, wymyślności w torturach. Mogła po prostu użyć magii i uleczyć tego jelenia, czy jak to się nazywa, ale po prostu wolała udawać, że nic nie potrafi zrobić i po prostu czekać, aż umrze. Tak, to bardzo smutne. Of course. What would you like to know? Ci ludzie, jak mają zostać usunięci? It doesn't matter to me how you remove them, but you must understand this. Under no circumstances are you to shed blood on that ground. The spirits there exact their price and you do not want to pay it. Do you understand? Do not raise your hand against another. Okej. Już po prostu wyrosłem z takich rzeczy, zazwyczaj podnoszę pistolet, ale rozumiem, że to też się liczy, więc dobra. Of course. What would you like to know? It's not far from here. I'll mark your map with the location.
Dobra, nic więcej nie potrzebujemy. Dobra, do roboty. Załatwimy od razu parę innych spraw, które mamy również do zrobienia poza, znaczy mam myśli, w Elfim Lesie. Dobra. Zbrojenie bojowe. Dobra. Po pierwsze pochodźmy trochę po lesie, może znajdziemy jakiegoś ognika. A potem idziemy do tego Falcon's Ash. W poprzednim odcinku chyba nie znalazłem dobrej nazwy na to tłumaczenie. A to chyba najlepiej nazwać, że to jest świetlisty las, świecący las, coś takiego. Okej. Z tego co rozumiem, zakaz zabijania dotyczy również królików. Już chciałem, widząc tego królika, już od razu chciałem w niego wypalić. Ale będziemy musieli się powstrzymać. Dobra, towarzysze, poczekajcie. Tutaj. Aż ci ludzie potrzebują lekkiej lekcji. Kim jesteś? Co tu robicie? Jest problem. Niestety nie powinno was tutaj być. To jest święte miejsce. Musicie opuścić. Chyba nie rozumiesz. Tak, poobrażamy go. Przeprosić? Szybciej pocałowałbym tyłek babuna. Okej. Dzięki. O! Sok próbował nas skrzesić. Ciekawe. It is done. I suppose. Niestety klątwa zadziałała na nas z jakiegoś powodu, a nie powinna. Dobra, może przez przypadek kliknąłem któregoś z nich. No przeklikajmy to jeszcze raz. Dobra, sprawa załatwiona. Towarzysze, możecie wrócić. Po kolei. Jak to było? Teraz typ się. A, teraz powinien być sok, trudno. Geoffrey. Torian. Dobra, przy okazji. Dlaczego nie mogę spojrzeć na ich? Okej. Przodek wszedłem w tryb pisania. Ciekawe. Nastawienie się chyba trochę pozmieniało. Nieważne. Co my tutaj mamy? Trochę niezbyt wartościowych rzeczy.
Quality Axe. Sobie wezmę resztę rzeczy. Raczej nie będą nam potrzebne. I zamknięta skrzynia, ale nie jesteśmy w stanie nic z nią zrobić. Dobra, to tyle. Jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Przy okazji... idziemy do Bedokan. Pójdziemy trochę zygzakiem. Może złapiemy jakiegoś ognika po drodze. Dobra. Odgłosy tego lasu są dziwne. Nie pamiętam, żeby tak brzmiały. What is it that you want of me? What type I'm... Że to z powodu naszego nastawienia technicznego. Po prostu wszystko tak szumi. Magia nam szumi w uszach, nazwijmy to. Okej. Dokładnie tego potrzebowaliśmy. Your order has been executed, sir. A może nie tego? Your order has been executed, sir. Your order has been executed, sir. Te najwidoczniej nie mają tego, co potrzebujemy. Dobra, potrzebujemy znaleźć innych ogników. Inne ogniki. Dobra. Your order has been executed, sir. No dalej. Możecie dogonić jednego. Dobra, zostawcie go. Trudno, uciekł. Dobra. Ciekawy niedźwiedź. Złoty. Złoty niedźwiedź, okej. Okay. Lokalna fauna. Nie ma ucieczki tym razem. Dobra. Your order has been executed, sir. Nic ciekawego. Więcej złota. Zdarza się im przynajmniej. Może ktoś zadać pytanie, czy w tym momencie gry powinienem przestać interesować się takimi drobnymi słomami i po prostu je zostawić? Otóż nie. W momencie, w którym zaczniesz tak myśleć, nagle się okaże, że kompletnie skończyć się złoto w pewnym momencie. O, dobra. Tego szukaliśmy. Wezmę kilka na zapas. Może będzie się dało je sprzedać. Nie jestem pewien. Piekielna bestia. Te elfy kompletnie nie pilnują tego lasu. Cała masa tałataństwa się tutaj czai. Your order has been executed, sir.
bym to uznał po prostu za objaw elfickiego bałagaństwa. Dobra. To jest ten elficki łowca, którego mamy znaleźć. Gdzieś tutaj jest ich przywódca. Chcę się dowiedzieć, co się stało z tym łowcem. Can Carl. Jakimś gościem innym mamy porozmawiać. Z tobą? Na to, że tak. Całkiem duże poziomy część z nich ma. Nigdy ciebie nie widziałem. Czy twoi ludzie, czy ktoś poluje na twoich ludzi? Myślisz, że elf na ciebie polował? Czy on na ciebie zaatakował? Elfy sprowadziły ruiny, czekaj. Nic ci nie zrobiliśmy. Nazywam się Karl. Chyba go źle uwięziliście. Nie chciałem was obrazić, co się tutaj wydarzyło. Jakieś ciepłoskóre was zaatakowały. Skąd przybyli? A, skórowali ich, polowali na ich skórę. Bardzo mi przykro. Ale to tylko ci ludzie. Musisz mnie wysłuchać. Dobra. Generalnie moglibyśmy uwolnić tego elfa, zabijając wszystkich bedokan. Ale możemy zrobić dla nich najpierw zadanie, które nas proszą, a potem ich wszystkich pomordować. Co da nam więcej doświadczenia i przy okazji tamci łowcy powinni mieć coś ciekawego. Dobra, zapiszę grę. Walka z nimi może być ciekawa. O, ten ma kolczugę. Już mnie interesuje. Ogólnie nie powinni chyba stanowić zbyt dużego zagrożenia. Przedam się to zabić. Do rozkazów bedokan. Przygotuj się na śmierć. Mam lepszy pomysł. Dlaczego? Nie powiesz mi, dlaczego te jaszczury chcą. Dlaczego nie powiesz mi, gdzie są te jaszczury? A zapłacę ci 1000 sztuk złota. Chyba żartujesz sobie. Okej, wszyscy mają broń palną. Ale my mamy psa. No, całkiem nieźle Jeffrey sobie poradził z tamtym gościem. Widzieli, podniosłeś jakąś broń. Hunting rifle. Musisz mi to oddać. Momencik, musimy rozdysponować trochę rzeczy. Okej, elephant gun. Właśnie o to mi chodziło. Przy okazji masz naoliwioną kolczugę, którą damy Torian Kellowi. Minimalna siła 12. Dobra, obrażenia 20 do 50. Zasięg 18. Zdecydowanie troszkę lepsze od tego, co mamy teraz. 15 do 25. Dużo lepsze. Jedyna wada to, że zjada dwa pociski. No to nie jest zbyt duża wada. Ta broń chyba została zbuffowana w patchu.
Multiverse Edition. W podstawowej grze chyba była trochę gorsza, z tego co kojarzę. Na pewno była gorsza od snajperki. Więc tak, myślę, że prędzej czy później jej użyjemy. To jest przy okazji ta sama broń, której uczymy się na końcu rusznikarstwa. Rusznikarstwa i tak się nauczymy, żeby móc konstruować inne zwariowane bronie. Na razie to zostawimy. Natomiast tak, dam ją sobie, powiedzmy, tobie. Kiedyś do niej wrócimy. Przy okazji potrzebowałbym 12 siły, żeby sprawnie nią dzierżyć. Dobra. Hunting Rifle raczej nas nie obchodzą. Ci ludzie chyba nic więcej ciekawego nie mieli. Przy okazji, Jeffrey całkiem nieźle sobie poradził z tą laską. Może go zostawimy. Jeżeli chce rzucać czary, nadal ma taką opcję. Jeżeli nie chce rzucać czarów, czyli większość czasu, przynajmniej teraz ma dużo mniejszą szansę, że sam się przy okazji zamorduje. Dobra. Spróbujmy jeszcze porozwalać te skrzynie. Trochę złota. Trochę więcej złota. Dobra, nic więcej stąd nie potrzebujemy. Wróćmy do Bedokan. Załatwiliśmy tych łowców. Jakiekolwiek morderstwo jest złe. Zabiłem ich, bo zasługiwali na to. Dobra. To powinno zakończyć to zadanie z elfem. Ojejku, nasz charakter. Dobra, elfie, żegnaj. Uciekaj stąd. I cóż, myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy ten odcinek. W następnym mamy całą wioskę chodzących expów, z których zrobimy sobie ładne buty. Z tymi butami oczywiście żartuję. Nie mamy opcji zrobić butów. Ale gdybyśmy mieli, to byśmy zrobili. I cóż, mam jeszcze parę innych rzeczy do załatwienia tutaj w tym lesie, zanim tutaj wrócimy. Więc pozajmujemy się tym. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.